Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Radioaktywny blog Leszka Gnoińskiego. Dzisiaj moim gościem jest Zbyszek Krzywański. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy świeżo po świętach. Co takiego ciekawego zrobiłeś na święta, bo ty kucharzysz. Kucharze, ja w ogóle uwielbiam karmić ludzi, to jest dla mnie taka największa moja pasja. W kontekście świąt Bożego Narodzenia, tak. Na pewno namówiłbym cię do zjedzenia mojego karpia. Niby nic, ale jednak ja mam swój sposób na przygotowanie karpia. Mogę zdradzić jedynie to, że smażę go na mieszance klarowanego masła i oleju ryżowego. A dlaczego olej ryżowy? Ponieważ on jest bez smaku, a można go w wysokich temperaturach smażyć i nie do końca myję rybę z tej go, czy myję, ale nie skrobię tego karpia z tego śluzu, ponieważ to jest przy smażeniu daje dodatkowy smak. No i 24 godziny karp leży sobie w chłodnym miejscu, najlepiej na tarasie. Może być nawet mróz. Leży posolony solidnie, także jest długo, siedzi w tej soli, później się go płucze. No i obtaczony w mące, usmażony. To jest potrawa wigilijna, ale zawsze robię na tyle tego więcej, że jeszcze jemy to na obiad w pierwszy dzień świąt. Do czego bym cię jeszcze namówił? Do zupy grzybowej i naleśniki z grzybami, do tego zmielone grzyby, do tego częściowo suszone, częściowo takie, które mam zamrożone od sezonu grzybowego. Bezwzględnie pierogi z kapustą i z grzybami. Swoim pasztetem, tylko że w tym roku go nie robię, bo nie bardzo mam przede wszystkim na to czas, a poza tym chyba, kurczę, trochę zacząłem po raz pierwszy patrzeć na zawartość kieszeni przy zakupach. To jest jakaś masakra. Jak się okazało, filety z karpia osiągają cenę Royal Shrimps, królewskich krewetek, czyli tych dużych, naprawdę dużych. To dla mnie coś mi się tutaj, delikatnie mówiąc, nie zgadza. No ale cóż, mamy takie czasy. Czy wszystko przygotowujesz ty, czy masz pomoc w rodzinie i ktoś z tobą to robi? Moja... Czy to są pomocnicy po prostu twoi? To są raczej moi pomocnicy. Małżonko, pokrój to, obierz to, a ja zrobię resztę, czy synowie, kto tam najbardziej pomaga? Wiesz co, mój młodszy syn robi od kilku ładnych lat sos tatarski, to znaczy kroi określoną ilość grzybów marynowanych, ogórków tych. Tatarów. Tak. Ogórków, roccie, jajka i tak dalej. Ja smażę ryby, ponieważ moja żona uważa, że ja najlepiej to zrobię. Pstrąga w galarecie przygotowuję ja, bo mam na to swój patent. Zupę rybną, więc gdybyś się pojawił u mnie na święta, to dostałbyś przepyszną zupę rybną. W tym roku wywar był robiony z trzech gatunków ryb. To były głowy i ogony ze szczupaka, suma i skarpia. Ja to zawsze gromadzę po to, żeby raz w roku gotować taką naprawdę porządną, intensywną zupę rybną, więc zjadłbyś taką zupę zabieloną, przyprawioną szafranem i posiekaną bazylią oraz koperkiem z zauważalną ilością szafranu. Aha, w tej zupie zawsze pływają kawałki jakiejś ryby morskiej. W tym roku miałem akurat kawałki dorsza. W ubiegłym roku był zębacz. Mówię o roku 2021. Był zębacz, tym razem był dorsz. Także zupa rybna, jak najbardziej zupę rybną ci polecam przy okazji. A przy okazji, jak u mnie będziesz, to jak się zamówisz odpowiednio wcześniej, to zrobię coś, czego na Wigilię jeszcze nigdy nie robiłem, ale robiłem z kolei na święta wielkanocne, robiłem toruńską piernikową zupę rybną. Ci, którzy tego nie znają, to jakby to powiedzieć, to życia nie znają. To jest jedna z najpyszniejszych zup w tradycji naszej toruńskiej, kujawsko-pomorskiej. No to bardzo chętnie. Słuchaj, a powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę? A to różnie. Trochę podróży kulinarnych, trochę książek. No eksperymentujesz? I trochę wiedzy przede wszystkim z tradycji kulinarnej, przede wszystkim mojej mamy, czy też mojej babci, albo inaczej moich babć. Trochę z tradycji kulinarnej rodziny mojej żony. Na przykład stamtąd znam klopsy królewieckie. To są duże kawałki mięsa, niekoniecznie mięsa czerwonego. To może być drób, może być ryba. Takie kulki, tak jak gdyby klopsy, gotowane są albo w zupach, odpowiednio przygotowanych wywarach z czegoś tam. Na przykład, nie wiem, no wywar z zielonych szparagów, zblendowany, przyprawiony, zabielony śmietaną i w czymś takim gotuje się na przykład. Ja akurat gotuję to za naszą słynną okrasą, który łamie przepisy. Akurat on takie klopsy królewieckie zaprezentował. Te kulki były z pół na pół zmielony dorsz i kurczak. I to było w takim kremie ze szparagów zielonych. Ja zostawiam jeszcze czubki szparagów, żeby tak trochę w tej zupie pływały. A to po raz pierwszy zobaczyłem u babci mojej żony, która robiła takie właśnie klopsy z wieprzowe, gotowane w takiej zupie z porów, z maślanką, ze śmietaną. To takie zacne, bardzo interesujące jedzenie. Od kiedy to masz? Kiedy poczułeś taką przemożną chęć
gotowania ludziom. Jak pojechałem na studia, konieczność. Ja jeszcze w ogólniaku nie potrafiłem obrać ziemniaków. Konieczność, no coś musiałem sobie zrobić do jedzenia, dlatego że stołówka akademicka to była jakaś masakra, nie do zjedzenia, dla mnie przynajmniej. To były ciężkie czasy przecież, ty zacząłeś studia w roku 80, tak. No i więc trochę kryzys, chodziłem, no, trochę chodziłem gdzieś po barach, trochę gdzieś może do jakiejś tam knajpy, na tyle, na ile moja kieszeń studencka na to pozwalała, no ale w końcu też nie pozwalała na, więc coś tam zacząłem sam pichcić i to tak po prostu poszło. Jak założyłem rodzinę, no to wtedy już się starałem dla rodziny. Jak pierwszy raz zrobiłem pizzę, no to ta podeszwa nie nadawała się do zjedzenia. Ale już za drugim razem wiedziałem, jakie błędy popełniłem i było okej. Okay. To też ma związek z muzyką, dlatego że w latach 80. jak jeździliśmy na koncerty, czy też coś nagrywaliśmy, z reguły mieszkaliśmy w najlepszych wtedy w Polsce w hotelach, czyli hotelach orbisowskich. A tam, jakby to powiedzieć, kryzysu nie było widać. Tam było no, rzeczywiście na bardzo wysokiej jakości, z bardzo dobrych produktów, znakomite jedzenie. No to sobie wyobraź, że jak nagrywaliśmy płytę Nieustanne Tango, to była jesień 83 roku i bity miesiąc mieszkaliśmy w hotelu Forum, bo tyle trwała. No dzisiaj ktoś to słyszy z współcześnie nagrających muzyków, powie sobie, no tak, kurde, płytę nagrywać w miesiąc w studiu wynajętym za taką i taką kasę, no to niewielu artystom się coś takiego zdarza, ponieważ wiadomo, jakie są relacje cenowe. Wtedy płyty Republiki się sprzedawały w taki sposób, że wydawca nie miał z tym najmniejszego problemu, aby umieścić nas w jednym z najdroższych i najlepszych hoteli w Warszawie i wynająć nam studio na Wrzeszowie, które było jednym z trzech właściwie wtedy funkcjonujących porządnie studiów nagraniowych. No to... W każdym bądź razie, mieszkając przez ten czas w Forum, ja zjadłem całą kartę, nie zjadłem karty dosłownie, ale zjadłem wszystkie potrawy z całego menu, a nie było to menu małe. Była na przykład taka ryba, o której istnieniu wcześniej wiedziałem tylko jako niedokończony biolog, wiedziałem, że taka ryba istnieje. Zresztą bardzo brzydka z wyglądu, sola. Tam była taka potrawa, która się nazywała sola po kardynalsku. Mięso w takim jasnym, takim białym sosie z białymi szparagami, do tego podwieszyjki rakowe na każdym talerzu i do tego ziemniaki z wody. Przepyszne. No przecież co myśmy mogli znać ze świata? Jaką kuchnię orientalną? W życiu. No nigdzie się za granicę nie wyjeżdżało. 83 rok, raptem byliśmy raz za granicą, w Czechach, gdzie ewentualnie knedliki mogliśmy zjeść, co akurat bliskie polskiej kuchni. A tak nie znaliśmy tej kuchni, czy arabskiej, czy już nie mówiąc o kuchni dalekowschodniej, nie wiedzieliśmy nic. Była taka potrawa kebab chetta, nie ci wabcici, tak jak to teraz. Kebab chetta, tak to się nazywało, z zimnym sosem, który się nazywał lutenica. Lutenica to bałkański sos, taki na zimno podawany, bardzo ostry, pomidorowy z cebulą i z czosnkiem. No i dzięki temu można było tam posmakować również kuchni orientalnej, ale też tam można było zjeść beef stroganoff, który był przyrządzany przez kelnera przy stoliku, z czego oczywiście też nie omieszkaliśmy spróbować. Ja tam zjadłem wszystko z karty, łącznie nawet ze ślimakami. Pierwszy raz tam jadłem ślimaki zapiekane z serem w muszlach. Znakomite pierogi z kapustą i z grzybami. Co tam było jeszcze? Aha, u jednego z kelnerów, pamiętam o kelnera Czarka, można było zamówić jedzenie à la carte. Czyli jakby to powiedzieć, Czarek miał swojego kucharza, który swoje serwował. Mieliśmy tak zwaną, to Andrzej Ludew to polecał, była to tak zwana łapa niedźwiedzia. Były to dwa plastry takiego fileta z polędwicy wołowej. No w sosie takim widać, że zrobionym na dobrym winie. No i to była rewelacja, to trzeba przyznać, że jak sobie to przypomnę. Ja te smaki wszystkie pamiętam. O drugim takim miejscem w Krakowie był taki hotel Holiday Inn. Nie wiem, ja tam dawno nie byłem, nie wiem, czy ten hotel się dalej tak nazywa nawet. Ale w tym hotelu była też znakomita kuchnia. I tam na przykład poznałem taką potrawę, która się nazywa wołowina po burgundzku, która jest jednym dzisiaj z moich sztandarowych dań. Ale to co? Dowiedzę... Ja poznawałem tę kuchnię też dzięki knajpom. No tak, ale jesteś w knajpie, jesz coś i potem co? Dostajesz przepis, szukasz przepisu, albo szuka, czuja, albo szukałem. Eksperymentujesz tak, żeby powtórzyć smak? Wiesz co? Z reguły ze mną było tak, że jedząc coś w knajpie, potrafiłem to powtórzyć. Przez wiele lat nie udawało mi się powtórzyć jednej rzeczy. Dla mnie kuchnią, która była czarną magią, była kuchnia tajska. Nie byłem w stanie rozszyfrować tych smaków. W ogóle, kompletnie. Zero jakiejkolwiek informacji z talerza. Przy chińskiej kuchni było to oczywiste. Zresztą trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o chińską kuchnię, to jestem niezły w te klocki. A jeżeli chodzi o tajską kuchnię, przez wiele, wiele, wiele lat kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Skąd akurat taki, a nie inny zestaw smaków? Jak później trochę sobie na ten temat poczytałem, okazało się, że to jest kilka bardzo prostych zabiegów i jest się kucharzem również tamtej kuchni. Dużo chyba bardziej skomplikowaną jest kuchnia orientalna, ta kuchnia arabska, turecka, te kuchnie też między sobą, między poszczególnymi państwami muzułmańskimi, bo to też ważne, bo to jest tam muzułmańska tradycja kulinarna. One się też między sobą bardzo różnią. Kuchnia marokańska jest inna niż kuchnia, nie wiem, rodem z Libanu, a turecka kuchnia to jeszcze jest coś innego. Oczywiście mnóstwo elementów wspólnych, natomiast jest to kuchnia zachwycająca. Zarówno wszystkie fantastyczne potrawy z
warzyw. Kuchnia bułgarska jest bardzo podobna do tej kuchni, tylko tam już jada się oczywiście wieprzowinę. Masz ulubioną kuchnię? Z jednej strony, to cię może zdziwić, nie mam ulubionej kuchni, ale nie lubię kuchni fusion, nie lubię mieszania tradycji kulinarnej. Jakoś tak mam, że nie bardzo mi, nie wiem, w kuchni francuskiej pasuje sos sojowy, albo, nie wiem, jakikolwiek produkt mleczny w kuchni japońskiej czy chińskiej. Ja, tam jest coś takiego, że oni mają genetycznie organizmy niedostosowane do jedzenia na biału. Nie lubię tego typu mieszania. Owszem, wiesz, no, gotuje się po polsku rosół, no i mówi się, no tak, w rosole musi być bouquet garni, czyli de facto, nie wiem, tymianek. Ale tymianek to również polska przyprawa. Rosoły w różnych miejscach na świecie robi się na różny sposób. Jedna cecha jest wspólna. Trzeba rosół gotować długo. Do tego, co Chińczycy nazywają tym cyklem kilku przemian, pięciu bodajże, o ile dobrze pamiętam, to inne tradycje kulinarne, nie nazywając tego w ten sposób, wiedzą, że przez długie gotowanie rosół nabiera tej wartości energetycznej, dzięki czemu jest nawet nie zupą, ale zdrowym napojem wręcz i staje się lekarstwem. No bo rosół de facto staje się w pewnym momencie lekarstwem. Ile powinien się rosół gotować? Słuchaj, ja gotuję 4 godziny. Mówi się, że minimum 3, niektórzy mówią, że 2 wystarczą, ale ja gotuję minimum 4 godziny. Mam tam oczywiście takie tam swoje patenty, z tym, że to moje gotowanie rosołu to trochę takie, trochę tradycji polskiej, trochę tradycji francuskiej, ale chyba bardziej jednak mimo wszystko cały czas najbardziej jednak chyba polski. A propos tej kuchni fusion, tego mieszania różnych smaków, to żeby nie wyjść na hipokrytę, polskiej kuchni jest kilka takich naszych niby narodowych potraw. Czyli na przykład pierogi, czyli na przykład, nie wiem, no jedną z takich może mniej znanych, takie bułki gotowane na parze, to się nazywa parzaki, pampuchy. No ale tak, ale pierogi przyszły do naszego regionu geograficznego z wojskami Chingis Khana, który wcześniej zaczął władać Chinami, a pierogi to jest tradycja dalekowschodnia kulinarna. No, ale tak dawno to było, że... Ja wiem, a Marco Polo przywiózł to do Włoch z kolei i mamy włoskie ravioli czy tortellini. To jest też przywiezione przez Marco Polo z Chin. Tradycja kulinarna to akurat Chiny. Przejęliśmy to, zrobiliśmy to na swój sposób. Kontynuatorzy Kolumba zaczęli przywodzić nam ziemniaki z Ameryki, to zaczęliśmy nadziewać różnymi fajnymi nadzieniami kluski ziemniaczane. Stąd te wszystkie pyzy i tak dalej. Ale na przykład takie te parzaki, to jest nic innego jak istniejące w Chinach tradycji kulinarnej od kilku tysięcy lat chińskie bułeczki mantou. To też zostało stamtąd przywiezione. Znaczy przenikanie się tradycji kulinarnych, mówię o tradycjach, a nie potrawach, mówię, ale mieszanie się tradycji kulinarnych i takie do uzupełnianie tradycji kulinarnych w danym miejscu przez ludność napływową. Przez to ja jestem, jak ktoś komuś zarzuca to zjawisko multikulti, że ktoś preferuje to multikulti, że mieszanie się kultur i tak dalej, to ja jestem, zawsze będę stał w obronie multikulti, bo ten sam, kto krytykuje multikulti, to nie zjadłby pewnie paru znakomitych potraw, gdyby nie to, że kiedyś Turcy byli okupantami Bułgarii, czy tam reszty Bałkanów i być może, że grecka kuchnia nie wyglądałaby tak, jak teraz wygląda, gdyby nie to, że była okupowana kiedyś przez Turków. To są wszystko historie, które są bardzo, bardzo ważne. To jest tak jak, nie wiem, czy Niemcy mieliby sauerkraut, kapustę kiszoną, gdyby nie to, że mieli styczność ze wschodnią Europą, szczególnie z Polską. To są różne tego typu zależności. Podejrzewam, że na przykład kaszanka pewnie do nas przybyła z Francji, bo to Francuzi są mistrzami w obrabianiu wszystkich podrobów i mają te swoje boudin, które są odpowiednikiem albo naszej białej kiełbasy, albo naszej kaszanki, tylko że ona jest bez kaszy, francuska boudin. Ta czarna, nie? No to mówię, to są różne tego typu historie, które mnie akurat bardzo kręcą. Czy ja mam jakąś ulubioną swoją kuchnię? Lubię kuchnię bałkańską. Może dlatego, że to jest trochę kuchni orientalnej, ale jednocześnie też mają swoje patenty, na przykład znakomity patent na ośmiornice albo na kalmary. Długo gotowane, tak jak gdyby robić z tego rosół i dopiero długo na wolnym ogniu gotowane, dopiero takie wystudzone kładzie się z czosnkiem na grilla. To jest najlepszy sposób na kalmary czy ośmiornice. Znakomite zresztą. Czy w Republice lubiliście jeść? No Jezus Maria, no to każdy wyjazd to było poszukanie jakiejś knajpy, gdzie jeszcze nie byliśmy, czy że jakiejś tradycji kulinarnej jeszcze nie doznaliśmy. Kiedyś pamiętam, jesteśmy na Manhattanie, we dwójkę z Grzegorzem łaziliśmy, no gdzie by tu pójść coś zjeść, a jesteśmy akurat na Canal Street, sami Chińczycy. No to gdzieś po tych bocznych uliczkach od Canal Street zaczęliśmy chodzić, patrzymy, jest jakaś malezyjska knajpa. Z naszego punktu widzenia mogła być to zupełnie inna tradycja kulinarna, bo niby to jest przy Tajlandii, niby to jest Borneo, Indonezja, niby to blisko Chin, ale jednak mimo wszystko Malezja, no to muzułmanie. Czyli ta tradycja kulinarna może już nie być taka jak na przykład tajska. Wiadomo, że muzułmanie unikają owoców morza, to jest rzecz oczywista. Unikają ryb morskich. Wiadomo, że nie jedzą wieprzowiny. Halal jest bardzo podobny do koszer. No bodajże w halal, ale tego nie jestem pewien, chyba można mieszać mleko z mięsem, a koszer to wykluczone.
klucza. I wiesz, no i teraz malezyjska knajpa, no nie, no to jest przygoda, której doznać musimy. Była na malezyjski sposób ostrokwaszna zupa pekińska, no bo ci Chińczycy to rozpropagowali to po całej Azji Dalekowschodniej, ale była zdecydowanie ostrzejsza. Ja umiem jeść ostre rzeczy, Grzegorz chyba nie bardzo, bo za szybko popił wodą. A tu trzeba kilka łyżek zjeść po prostu jedna za drugą, wtedy ta ostrość staje się walorem, a nie przeszkadza. Ale zjedliśmy tam, pamiętam, rzeczy, których nie jestem ci w stanie opisać. Jakieś cuda takie, byliśmy bardzo zadowoleni. Z drugiej strony, kiedyś pamiętam, też we dwójkę łaziliśmy, no i patrzymy, jest knajpa birmańska. No Birma teraz się nazywa inaczej. I okazuje się, że ta kuchnia birmańska nas nie zachwyciła, bo to było trochę takie pomieszanie tradycji chińskiej, trochę z tradycją hinduską, czyli tej masali, trochę kary więcej i tak dalej. I takie nam to wyszło takie normalne. Myśleliśmy, że nas coś ta Birma zaskoczy. Nie byliśmy zadowoleni, więc postanowiliśmy odreagować i poszliśmy do najbliższego znakomitego baru sushi, się najedliśmy tego, na co rzeczywiście mieliśmy ochotę. A trzeba przyznać, że w Nowym Jorku te restauracje japońskie są na bardzo wysokim poziomie. Jest taka w ogóle restauracja japońska. Ta restauracja nazywa się tak, jak się patrzy z Broadwayu w bok, to jest taki duży pionowy napis Sapporo. I wszystkim, którzy jadą do Nowego Jorku, polecam restaurację Sapporo. Nie jest tanio, ale raz pobiesiadować tak naprawdę po japońsku można, bo tam nawet można wejść do pomieszczenia, gdzie siadasz przy niskim stoliku normalnie, ale można zjeść prawdziwe, znakomite ramen, można zjeść bardzo dobre sushi, czy też sashimi, zupa miso, świetnie podana, no to wszystko tam jest. Jakieś sukiyaki, teriyaki, te wszystkie rzeczy tam są. Kuchnia japońska niby nie jest taka bogata, ale jest tak pieczołowicie, tak wypieszczona, jest tak pięknie podana, że trawienie tych wszystkich potraw odbywa się w sposób na pewno bardzo zdrowy. To też jest taka moja kuchnia, którą rzeczywiście sobie bardzo cenię. Zawsze to były fajne podróże kulinarne. Jurka Tolaka ciężko było za... No tak, bo on tradycjonalista, aczkolwiek jak na przykład jeździliśmy na koncerty do Niemiec, to gdzieś tam te takie prawdziwe, to tradycyjne jedzenie regionalne, to Jurkowi bardzo smakowało. Bo na przykład opowiadałem ci kiedyś o tym, jak nas szefowa festiwalu, który się odbywał w Weingarten na południu Niemiec, to jest Baden-Württemberg, właściwie Szwabia, bo to jest taki, to jest Szwabia, to jest południe Baden-Württemberg, tam już przy Szwajcarii. Pojechaliśmy na ten festiwal, no i boss tego festiwalu zaprosiła nas do swoich rodziców, do domu na kolację. Zaserwowano nam jakąś miejscową zupę rybną, chyba na łososiu albo na tym czerwonym pstrągu, z taką dużą ilością bazylii, no przepyszna zupa. Więc Jurek z taką zupę wielką ochotą zjadł, bo to były takie trochę nasze smaki. Ale na główne danie były prawdziwe szwabskie, tam ze Szwabii właśnie szpecle, bo szpecle pochodzą tak naprawdę ze Szwabii, więc one się dopiero rozpierzchły po całych Niemczech. Taka regionalna potrawa właśnie ze Szwabii. Więc były szpecle, takie widać robione w domu, a nie w sklepie kupione. Takie dłuższe kluski, tak jak gdyby kładzione. I one były przesmażone tak jak trzeba, z cebulą i z tymi skwarkami. No to samo to, jak Jurek zobaczył, to już było dla niego, bo on lubi kopytka i tak dalej, tego typu rzeczy. No to był już tym zachwycony, ale do tego jeszcze dali nam jakieś takie ragu, nie wiem, z wołowiny, może z baroniny. To już Jurek nawet nie dociekał, z jakiego to jest miejsca, tak mu smakowało. No to taka podróż kulinarna dla Jurka, to jest okej. Okay, jak go kiedyś wziąłem tu w Polsce zresztą do jakiejś hinduskiej knajpy, gdzie za hinduską kuchnią Jurek specjalnie nie przepada, ale akurat zamówiłem mu taką potrawę, która była troszeczkę łagodniejsza jak na kuchnię hinduską, o trochę takim orzechowawym smaku. W każdym razie bardzo mu smakowało i później jak knajpa hinduska. To może ty pamiętasz, jak to się nazywało? To było takie smaczne. Najczęściej jeździliśmy na koncerty na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, więc najczęściej przebywaliśmy w Nowym Jorku. I tam jest restauracja ukraińska, gdzie zawsze jak trzeba było, to on chodził się tam stołować, tam był zawsze zachwycony, zawsze humor miał znakomity, jak stamtąd wracał. Raz tam z Jurkiem byłem, nie, dwa razy z nim tam byłem. No co, no normalne polskie potrawy. Poza tym, że oprócz tego, że były pierogi, że były tam gulasze, czy tam flaki, bigos, no to z tą różnicą, że w polskich knajpach, no ciężko zjeść jest solankę ukraińską, tam była. No. A tak swoją drogą solankę ukraińską też ci polecam kiedyś, jak mnie będziesz, bo zacząłem robić solankę, to jest jedna z najfantastyczniejszych zup, szczególnie jak przyjedziesz do mnie, tak, że będziesz nocował, to na drugi dzień rano na kaca, znakomita. Czy rozumiem, będzie pite. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego.
kim dla ciebie dzisiaj jest Grzegorz? To nie jest łatwe pytanie w sumie, bo wiesz, bo... No nie, no ja nie zadaję łatwych pytań w sumie, nie? Ale nie powiem o dobre pytanie, tylko powiem wprost, że to nie jest łatwe pytanie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że banałem by dzisiaj było powiedzieć, chociaż jest to w dużej części prawda, że bardzo dużo Grzegorzowi zawdzięczam, że to, że się spotkaliśmy, to dzięki temu robię dzisiaj to co robię przez całe te moje 40 lat aktywności artystycznej. To wszystko prawda. To jest właściwie banalne, no bo co? No bo tak jak Grzegorz mi kiedyś powiedział, nie pytaj mnie o to, czy o tamto, o coś, co go zapytałem. Ja jestem jedną lekcję przed tobą. Tam chodziło, nie wiem, o którymś z programów DAW tych komputerowych do nagrywania. To chyba bodajże chodziło o Cubase. Bo pamiętam, zapytałem go, to było gdzieś tam pod koniec lat 90. zapytałem go, mówię, powiedz mi, Grzegorz, czy twoja wiedza komputerowa, cytuję ci, czy twoja wiedza komputerowa sięga tak daleko, że mógłbyś mi powiedzieć, czy to jest tak, tak i tak? On mi odpowiada, nie. A tak też myślałem. Moja wiedza komputerowa tak daleko nie sięga. Dlatego ci powiedziałem nie. Mówi, daj spokój, ja jestem jedną lekcję przed tobą. No bo tak to trochę wyglądało. Więc wiesz, Grzegorz przede wszystkim, wiesz, ja bym nie chciał, trochę mnie to niekiedy u wielu ludzi drażni, tych, którzy też nie za dużo też wiedzą o Grzegorzu, a jeżeli nawet wiedzą, to ta wiedza może być jakoś tam gdzieś tam skrzywiona, ale wielu ludzi traktuje Grzegorza jako takiego skończonego od A do Z geniusza pod każdym względem, a tak nie było. No właśnie. Po prostu. Tak, on robi się pomnik Grzegorzowi. Ale ten pomnik nie jest taki, jak być powinien. No właśnie, bo mam wrażenie, że on był jednak człowiekiem z krwi i kości, a stawia się taki pomnik, który próbuje go pokazać jako osobę bez wad, jako nad człowieka. No właśnie, dokładnie o to chodzi. Jakie wady cię najbardziej wkurzały? Ale co cię wkurzało? Wiesz co, to zaraz ci na to odpowiem, ale chciałbym skończyć tą całą stronę tę artystyczną. Zobacz, to był facet, o którym mogę z pełną odpowiedzialnością, ale to nie tylko ja. To ci powiedzą ci wszyscy, którzy naprawdę z Grzegorzem byli blisko i naprawdę go bardzo dobrze znali od tej strony artystycznej. Robi się z niego zupełnie w sposób nieuprawniony, geniusza pod każdym względem, a takowym nie był. Na pewno był genialnym poetą. Tu się wszystko zgadza, to co ludzie o nim mówią. To, co po sobie pozostawił, to wrażenie, to jest prawda. Na pewno był rewelacyjnym flecistą. Ale już na przykład na klawiszach grał tak, jak sam o sobie mówił, ja gram dobrze tylko to, co sobie sam wymyślę i nie ciągajcie nigdy na żadne jam session. Chyba, że trzeba będzie zagrać Riders on the Storm, to wtedy ja sobie te manzarkowe przebieżki zagram. Ale nie proście mnie, żebym grał covery, bo ja się do tego nie nadaję, nie umiem, nigdy się tego nie nauczę. Wiesz, dlaczego ja gram wszystkie rzeczy Grzegorza na fortepianie? No. Bo nie jestem pianistą. Bo pianista, większość pianistów ma z tym ogromny problem. Jedynym, który nie miał problemu z graniem Grzegorzowym na fortepianie, ja mówię o tym graniu, typu tam, wiesz, kombinat, nowe sytuacje, te wszystkie numery z początku z nowych sytuacji, czy te utwory singlowe, to jedyny, który się znakomicie to wgryzł, to jest Bartek Gasiul, który grał to tak jak Grzegorz. Nic tego nicowego, a Bartek jest akurat prawdziwym pianistą. Ja potrafię to zagrać, bo nie jestem pianistą. Bo Grzegorz cały czas o sobie mówił, ja gram na tym tak jak gram. On mi mówił na przykład tak, mówi, ja wiem, Krzywy, że jak jedziemy na koncerty, to ty nie musisz przed koncertami ćwiczyć. Bo ty to, co masz w tych, zresztą wiesz, tam moja przypadłość, że wszystkie piosenki pamiętałem, wiesz, to zawsze, no to wiesz, mówi, ty nie musisz ćwiczyć, bo ty jesteś na bieżąco z tym wszystkim. Ja przed każdym wyjazdem na nasz koncert, a bardzo często myśmy nie grywali tras, trasy się nam zdarzyły może ze 3 razy. Ja mówię o drugiej połowie lat 90. Z reguły wyjeżdżaliśmy na 1-2 koncerty. 3, jak się zdarzyły, to było już święto. 2 razy zagraliśmy takie tygodniowe trasy w ramach Inwazji Mocy. No to rzeczywiście, no to wtedy nie trzeba było ćwiczyć, ale Grzegorz mówi, ja przed każdymi koncertami siadam i sobie przegrywam każdą piosenkę, mówi, bo ja to jestem ja. Ja śpiewam, ja jestem frontmanem, mi się może zdarzyć nawet to, że się pomylę. Ale od was wymagam kurde genialności na swoich instrumentach. Jak coś szwankuje, to ja nigdy nie będę z tego zadowoleni, zresztą wy sami nie będziecie z tego zadowoleni. To były jego tak, wiesz, oświadczenia. To jest też tak... Dostałeś opieprz? Wiesz co, może gdzieś tam, kurde, w latach 80. był jeden koncert taki w Szczecinie, gdzie Grzegorzowi się nie podobało to, co grałem, ale wiesz dlaczego? Spalił się mi wzmacniacz przed koncertem i grałem, jak to się mówi, na linii. A to nie było wtedy takie dobre, bo to są te wszystkie D-boxy, gdzie tam nawet te D-boxy to były do niczego. To była słaba technologia i to tak sobie brzmiało, więc kiepsko się też grało, nie? Raczej chyba nie przyjął mojego tłumaczenia, po prostu sprawa się rozeszła, ale to nie tylko on do mnie miał pretensje. Ja mówię, no wie, tak to jest, no trochę byłem przeczołgany. Wie panowie, ale to nie moja wina, no weź sobie, kurde, graj na przykład na fortepianie, jak tego nie słyszysz. Ale ja słyszałem. Ja mówię, no ale co słyszałeś? Słyszałeś cienki drut, z którego nawet trudno artykulacyjnie coś wydobyć. To
taka też była prawda. Ja wiem, że racja była po mojej stronie, ale się kolegom nie podobało, jak grałem. No i to był taki, wiesz, opierdziel. Zdarzał się opierdziel, na przykład, wiesz, pękała struna, ja miałem jedną gitarę. Wtedy to były takie też czasy. To też był duży kłopot, bo dzisiaj struny to zmieniam na każdy koncert. A wtedy, cóż, no trzeba było kupić drugą gitarę. No to były wydatki na poziomie, mogłem na przykład kupić drugi instrument albo kupić cegły na połowę domu. No to, wiesz, to były na połowę domu. To były tego typu relacje cenowe. Dzisiaj dla współczesnych to są pewnie jakieś, kurczę, kompletnie od czapy rzeczy. Kompletny absurd, nie? Natomiast takie były relacje cenowe. Nie wiem, zerwana struna. Później to już się umówiliśmy. Jak jest zerwana struna, to gramy halucynacje. No bo tam, czy gitara jest, czy jej nie będzie, to jakoś do solówki zdążę sobie tę gitarę wyrychtować. Ale była sytuacja taka, że na jednym koncercie ja zerwałem strunę i Paweł. I Grzegorz się tak wkurzył, powiedział, panowie, zanim zaczniecie znowu gadać w busiku, ale to było jeszcze zanim zacząłem dom budować. Paweł też zamierzał. Będziecie gadali o budowaniu sobie domów, to najpierw sobie po drugim instrumencie wykluczam taką sytuację, żeby było coś takiego, jak jest. Dwa instrumenty ja już miałem od 84 roku, a Paweł postarał się strun nie zrywać. Nie, bo to jest to słabe, nie? To jest słabe, jak się coś takiego dzieje, że musisz zrobić przerwę, żeby tę strunę wyjąć z futerału, założyć, wiesz, i nastroić. Wracając właśnie do tego postrzegania Grzegorza. Grzegorz miał kryzysy twórcze przede wszystkim i to jest, wiesz, to jest rzecz, no wbrew pozorom bardzo oczywista, no to się zdarza. Jakie miał wady? Co się najbardziej w nim wgrzało? Zdarzało się, że nie bywał konsekwentny, o dziwo. Miał kłopot, tylko nie wiem, czy to można nazwać wadą, zaletą, raczej cechą. Miał kłopot z podejmowaniem radykalnych decyzji personalnych. I to czy w życiu osobistym, czy w życiu zawodowym. Były takie momenty, gdzie niewłaściwie lokował swoje przyjaźnie. Później spowodowało to, że praktycznie rzecz biorąc on nie otwierał się na nowych przyjaciół. Miał to nasze grono bardzo wąskie i sam to artykułował. Parę razy bardzo zaufał i pamiętam taką jego, no chyba przyjaźń, nazwiska nie mam prawa wymieniać, bo to jest postać już nieżyjąca, czyli nie może się bronić, ale Grzegorz dokładnie wiedział, że ten człowiek, od pewnego momentu wiedział, że ten człowiek nie jest godny zaufania, a brnął dalej w tą przyjaźń, ponieważ gdzieś tam mówił, nie, jednak mu zaufano. Skończyło się to jakimś poważnym długiem u Grzegorza, roszczeniem sobie praw autorskich do któregoś z tekstów, znaczy ja akurat no, wiem do którego, bezpodstawne te pretensje. I takich rzeczy się kilka Grzegorzowi w życiu zdarzyło, że gdzieś ulokował swoje uczucia przyjaźni w kimś, kto go zawodził. No wiesz, no jego, wszyscy o tym wiedzą, jego życie osobiste było dość bujne i dość zdawałoby się ekscytujące i temat być może na nie jeden film fabularny, którego ja w życiu bym nie zaakceptował, bo dla mnie kurczę, artysta to jest artysta, a nie tabloid. Może dlatego, że to bliska mi osoba. Obejrzałem Bohemian Rhapsody, czy też film o Tinie Turner, a filmu o Ciechowskim chociażby ze względu na to, że siłą rzeczy jestem chociażby wizerunkowo z Grzegorzem związany, tego już bym nie akceptował. To po prostu jest tabloidowo. Wtedy historia z tego wychodzi. Natomiast rzeczywiście życie osobiste miał z dużą ilością katarak, które zresztą sam sobie usypywał na tej swojej rzece. Bo sam był sobie winien wielu sytuacjom, które się w jego życiu zdarzyło. Nie ma co ukrywać, w takim życiu osobistym siłą rzeczy, na takiej drodze, przy tak burzliwym życiu, po sobie pozostawia się gdzieś tam jakieś skrzywdzone osoby. Tylko z kolei taką pozytywną stroną tego wszystkiego było to, że Grzegorz sobie doskonale zdawał z tego sprawę, że poprzez jego decyzję w życiu osobistym pozostawiał skrzywdzone osoby i w taki czy inny sposób próbował zadośćuczynić, to może duże słowo, ale jakoś się tak znaleźć w tej sytuacji, żeby te krzywdy były jak najmniejsze. Pamiętam, jak żył z wyrzutem sumienia w stosunku do Weroniki. Mimo iż, to mówię z pełną odpowiedzialnością, kochał wszystkie swoje dzieci równo. Inaczej oczywiście, bo inne, wiesz, uczucia ojciec ma do dziewczynki, inne do chłopca, to zupełnie inne historie, ale nigdy nie stawiał jednego dziecka ponad drugim, zresztą czekał na to dziecko, w którego zobaczeniu mu śmierć przeszkodziła i miał coś takiego, znaczy wiesz, on teoretycznie można powiedzieć, że, znaczy tak z perspektywy czasu, chociaż z perspektywy czasu to dla mnie kompletnie nie ma znaczenia. Ma duże znaczenie na pewno do dzisiaj, chociaż pewnie też to już nie aż tak. Na przykład dla Pawła ta cała historia, jak Republika zakończyła działalność w 86 roku, ale z jakiego powodu to się wydarzyło. To jednak tak jak sobie po latach człowiek uzmysławia, to na przykład na czym się Paweł najbardziej zawiódł. Paweł na przykład odczuł całą tę historię, która trwała, nie wiem, rok, czas, może trochę dłużej.
nawet może trochę dłużej. Że niby wszystko szło w porządku, robiliśmy nowe piosenki, kurczę, Jarocin, ta premiera jarocińska mojej krwi, te wszystkie piosenki były tak napakowane czymś bardzo mocnym, że ta trzecia płyta Republiki byłaby, no Jezus Maria, byłaby lepszą niż pierwsza płyta Obywatela GC. To była zupełnie energia, to widać zresztą po tych nagraniach demo, które zresztą ukazały się w naszym boksie. Na przykład Paweł to nazywa, że on w pewnym momencie, po latach zresztą jak to o tym rozmawialiśmy, on w pewnym momencie zaczął zauważyć, że to, co było najważniejsze w tym zespole, czyli przyjaźń, zaczęła się rozjeżdżać. I to nawet trudno jest winić kogokolwiek konkretnie za to, czy za tamto, ale to się zaczęło gdzieś tam rozmywać. Ja może dlatego, że byłem sporo młodszy, tego aż tak nie odczuwałem, ale Paweł to bardzo odczuwał. I jeszcze w międzyczasie w 85 roku do życia Grzegorza weszła Małgosia Potocka. To jego rozstanie z Jolą. A myśmy byli wszyscy bardzo w tym naszym towarzystwie bardzo zżyci, więc tego typu akcja to jest zawsze rysa na tym wszystkim, co przez lata nas bardzo spajało. Nie tylko nas czterech, ale nasze żony, nasze takie szersze dosyć towarzystwo też innych muzyków. Myśmy byli w takiej kilkunastoosobowej paczce, która bardzo często się spotykała, razem imprezowaliśmy, razem gdzieś tam, wiesz, jakieś wyjazdy, coś tam. No to wszystko było na zasadzie takiej, że jak ktoś miał układy na cielęcinę, no to zaopatrzył nie tylko siebie. Wiesz, no było okej, okay, nie? I w pewnym momencie coś zaczęło szwankować przede wszystkim między Pawłem a Grzegorzem i to się zaczęło rozmywać. Plus to właśnie pojawienie się Małgosi, zerwanie z Ludewem, który nie ma co ukrywać, no po prostu nie dał rady. Miał też zresztą swoje osobiste jakieś tam problemy. To wszystko gdzieś tam się skupiło. No i wiesz, w tych okolicznościach nagrywamy tę trzecią płytę i się raptem okazuje, że to, co było ważne jeszcze chwilę wcześniej, przestaje być istotne, dlatego że Grzegorz jest w kompletnie innym miejscu i ma przed sobą zupełnie inny kawałek życia. Nowa droga życia to jest za mało powiedziane. I wiesz, i po latach, to jest najśmieszniejsze, że w twojej książce czytam wypowiedzi Rafała Paczkowskiego i Jacka Sylwina z tego okresu właśnie, gdzie Jacek został, znaczy zaprosiliśmy go, czy Grzegorz go zaprosił, ale przy naszej akceptacji, że on będzie producentem tej naszej trzeciej płyty, a Jacek za sobą pociągnął Rafała Paczkowskiego. Z całym szacunkiem dla Rafała, ale ja nie znam żadnej dobrej rockowej produkcji Rafała, tylko że ja wtedy o tym nie wiedziałem. Ani nie wiedział o tym Paweł, ani nikt z nas. A Grzegorz zaufał Jackowi, zresztą wszyscy Jackowi wtedy zaufaliśmy. Tylko u twojej książce czytam wypowiedź Rafała, który jest przecież rewelacyjnym realizatorem dźwięku, który mówi: Jacek zlecił mi zadanie, że to ma być między Frankie Goes to Hollywood a Modern Talking. Powiem ci, po latach, po wielu przecież latach, czytam coś takiego i mówię, skoro tak to miało wyglądać, to, że zespół Republika rozpadł się poprzez niedogadanie się finansowe, to całe szczęście, że przez to się rozpadł, bo dzięki temu mogliśmy do siebie później wrócić. Bo tak, to byśmy się rozpadli przez sprawy artystyczne, a tego już się nie da odkręcić. To nie byłaby Republika wtedy. Być może, że teraz byśmy nie siedzieli, nie rozmawiali, bo być może, że to by się wszystko rozmyło, bo trzecia płyta byłaby po prostu niepowodzeniem i byśmy się tak czy inaczej rozeszli, a już na dobra. To zresztą, co Jacek Sylwin wtedy też mówił. Tak, no, Republika jako zespół, jako marka, to jest wartość. Ale przy Grzegorzu równie dobrze mogą być inni muzycy. No ale trzeba utrzymać Republikę, bo Republika jako marka jest wartością. Gdybyśmy my to wtedy wiedzieli, to byśmy wcześniej zapalili czerwoną lampkę i powiedzieli: Grzegorz, zobacz, ten facet mówi tak o zespole, do którego ty przynależysz i któremu liderujesz. Ale wiesz, ale ja sobie wyobrażam, że wejście Grzegorza, pamiętam to zresztą, jemu nie było łatwo, jak wszedł na tak zwane salony warszawskie. Z potężną ilością długów wobec Urzędu Skarbowego, bo komunistyczny podatek wyrównawczy był straszny. 75%. Sam w nie był w dobrej sytuacji, no ale my też byliśmy w sytuacji takiej, że ta płyta miała nam dać impuls do dalszego, nawet nie tyle do spraw czysto zawodowych, artystycznych, ale również naszego życia prywatnego. Ta płyta miała być kolejnym strzałem i okazuje się, że na tej płycie nikt z nas ma nic nie zarobić, poza Grzegorzem. Musieliśmy coś jakoś załatwić, szczególnie, że te sprawy były wcześniej załatwione. I teraz uznaliśmy, że Grzegorz najnormalniej w świecie nas oszukał wtedy. Oczywiście, być może, że gdyby na drugi dzień, tak jak Grzegorz proponował, żeby się spotkać i pogadać, byśmy pewnie doszli do jakiegoś porozumienie. Ale na przykład dla Pawła było to ostateczny dowód na to, że przyjaźń się skończyła. A to już wykluczało jakiekolwiek spotkanie. Bo pewnie ja bym pojechał. Zostałbym w Warszawie, spotkałbym się z Grzegorzem, tak jak Grzegorz proponował. Pamiętam, na drugi dzień po tym całym wieczorze, po wyjściu ze studia, o 14 mieliśmy się spotkać, już odpuściliśmy w ogóle studio tego dnia i tak dalej. Mieliśmy się o 14 spotkać, pogadać na ten temat. Pewnie ja bym to zrobił. Ale w tej takiej solidarności tego oszukanego zespołu poszliśmy w długą i tyle z tego wyszło. Wtedy to był rzeczywiście taki moment, gdzie poczuliśmy, że Grzegorz, jakby to powiedzieć, nie postawił na zespół. Postawił na świat, który go właśnie wciągał, a on chyba nie do końca sobie zdawał z tego sprawę. Co masz z Grzegorza cały czas w sobie? Co tam jest takiego?
Znaczy, wiesz co, ja go... sobie czasami na przykład coś takiego, ciekawe co Grzegorz by powiedział na ten temat, albo jak on by zrobił. Znaczy, wiesz co, nie wiem, wiesz co, ostatnio sobie zadawałem takie pytanie, bo do czasów tych wszystkich historii, które się zdarzyły za czasów obecnej władzy, tych takich fuck-upów, wiesz, tych takich, wiesz, te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tam zaostrzenia na przykład tej ustawy aborcyjnej, czy też te wszystkie historie związane z tak zwanymi wartościami dotyczącego życia osobistego. Powiem ci, że Grzegorz był trochę chwiejny w poglądach politycznych. Z jednej strony pokazywał siebie jako totalnego liberała, ale z drugiej strony potrafił, siedząc, nieraz wieczory spędzaliśmy przy baśniowych płynach, mówić ci na przykład dzisiaj o tym, że jest zwolennikiem podatku liniowego, bo w niego to zawsze ta progresja podatkowa bardzo mocno uderzała, ale wiesz, tydzień później powie, wiesz co, ale ja w gruncie rzeczy pod tym względem to mam trochę takie lewicowe poglądy, dlatego że gdybym matce swojej nie pomagał, to moja matka nie mogłaby żyć na tyle swobodnie, tak jak lubi, a zobacz, a państwo polskie o takie osoby nie dba. Ja mówię, no dobrze, ale to jest kwestia organizacji państwa, a nie tego, żeby były wysokie podatki, bo wysokie podatki to nigdy nie dają szczęścia, raczej tworzą problemy, bo zabijają przedsiębiorczość, zabijają różne tego typu historie. Bywał chwiejny pod tym względem, ale na pewno był liberałem, jeżeli chodzi o podejście do spraw związanych z tak zwaną szeroko rozumianą wolnościowością. Były czasy, gdzie się spieraliśmy, znaczy to był jeden taki czas, znaczy wiesz, były wybory 95 rok, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wszyscy jak jeden mąż, Jacek Kuroń trzecie miejsce, nietrafione. No to co, jest druga tura? No, Grzegorz Kwaśniewski, a ja Wałęsa. Dzisiaj to w ogóle takiego dylematu by nie było, bo oni by razem się dogadali, ale wtedy świeżo to była postkomuna i wolnościowa solidarność. Dzisiaj Kwaśniewski jest wzorem demokraty, Wałęsa jest wolnościowcem na wskroś, a Solidarność jest kurde roszczeniowym, wręcz postkomunistycznym związkiem zawodowym w sensie wartości. Dzisiaj się wszystko pomieszało, ale wtedy te emocje były, wiesz, ukierunkowane na to jest postkomunista, a to jest kurde nasz... bohater Lech. Mieliśmy te spory. Grzegorz, pamiętam, mówił, nie, nigdy już nie będę wybierał mniejszego zła. Ja mówię, a kiedy wybierałeś? No kurde, jak głosowałem na Wałęsę w drugiej turze, żeby tylko ten dupek z Peru nie został prezydentem, nie? Brakuje ci Grzegorza, tak podsumowując krótko? A to ci powiem tak. Zawsze mówię, że takich pytań nie należy zadawać. A ci powiem dlaczego. Ale bardzo dobrze, że to pytanie zadałeś, bo ja lubię to wyjaśnić. Wyobraź sobie, że siedzi przed tobą facet, który ma drugą żonę, z pierwszą owdowie. Ma z tą pierwszą żoną dwójkę dzieci. Chodzi w dalszym ciągu na jej grup. Składa kwiaty, pielęgnuje, wychowuje te dzieci, ale 3 lata po jej śmierci zakochał się ponownie i ma drugą żonę. Ma nowe życie, a z tą drugą żoną, którą kocha, ma też dzieci. Teraz zapytaj go, czy nie żałujesz, że twoja pierwsza żona odeszła. Nie zadasz mu takiego pytania nigdy, ponieważ jeżeli odpowie, tak, brakuje, to znaczy, że obecne swoje życie uważa za jakość gorszą niż to życie ze swoją pierwszą żoną. Jeżeli powie, nie żałuję, to znaczy, że tamto życie z tą żoną, która odeszła, nie było tak ważne, jak to obecne jego życie. Na takie pytanie ci nie odpowiem. Zbyszek Krzywański był gościem radioaktywnego blogu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra puenta.